książki. Bo to jest szczególny dzień. Dzisiaj mamy Wielką Sobotę. I jak wiecie, Pan Jezus spoczywa dzisiaj w grobie. Gdzie ten grób jest? Taki symboliczny w naszym kościele. Kto mi powie, gdzie? W którym miejscu? Tam. Gdzie? Dokładnie tam. Zobaczcie. W tamtą stronę się odwróćcie. Tam widzicie? Tam. Moi kochani, Wielka Sobota to jest taki szczególny dzień, kiedy my przynosimy koszyczki do kościoła. Tak patrzę, pięknie, niektóre przystrojone. No różne rzeczy tam są, przeróżne. Kto z Was powie, co przyniósł w swoim koszyku? Tylko umówmy się tak, musicie tu podejść bliżej do mnie, tak? Bo ja tam nie wyjdę, bo mój koszyk przestał. Chodźcie. No śmiało, śmiało, śmiało. No bliżej, jeszcze bliżej. Jajka, kiełbasa. No ale tu są jeszcze inne różności. Chleb i baranek. Chleb i baranek, bardzo dobrze. Co jeszcze? Sól. Jeszcze coś macie takiego, co nie zostało wymienione? Masło, jajka. Pieprz. Proszę. No też ciekawe. Jeszcze coś, co nie zostało wymienione? Sól. O super, to teraz słuchajcie, pytania ze 100 punktów będą takie. No przynosimy jajka, dlaczego? No bo zobaczcie, że wszędzie się mówi, że święta wielkanocne kojarzą się z jajkami. Dlaczego jajka? No bo zobaczcie, to jest jakby taki wiodący symbol świąt wielkanocnych, tak? To jest taka tradycja. Po pierwsze, to jest tradycja, ale jeszcze dlaczego? To znak życia. Zobaczcie, z takiego małego jajeczka, tutaj macie niektórzy bardzo ładnie pomalowane, no wylęga się kura mała, tak? O, zobaczcie, takie małe jajeczko, pięknie udekorowane, śliczne jest. I z tego może się urodzić życie. Widzieliście takie małe kurczaki kiedyś? Przepiękne są, żółciutkie, piękne. No dobra, słuchajcie, a przynosimy też co? Zobaczcie. To jest taki mini chlebek, tak? Ale przynosimy w koszyku, ale dlaczego? Następne pytanie ze 100 punktów. Aha. Kto mi powie? Chodź tu bliżej, tak? Ślicznie, no po prostu piękna odpowiedź. Zobaczcie, Wielki Czwartek. Pan Jezus połamał chleb, zamienił go w swoje ciało i dał swoim uczniom, tak? Ale przynosimy jeszcze sól. Ha, dlaczego sól? Jakie właściwości ma sól? No oczywiście oprócz tego, że jest słona, to wszyscy wiemy, tak? Jakie ma właściwości? Też, ale co ona robi na przykład z mięskiem? Konserwuje, tak? Nadaje smak. I Pan Jezus, Jego Słowo też ma być czymś takim, co nas będzie tak wewnętrznie umacniało i będzie sprawiało, że będziemy rzeczywiście wspaniali tak w środku, w naszym sercu. I jeszcze ostatnie pytanko. Jest też wędlina. Różnego rodzaju, tak? Od jakiejś kiełbaski, potem inne rzeczy. Dlaczego? Bo tu nawet niektórzy mają, muszę to pokazać. Nie wiem, co to jest. Chyba kiełbaska taka mała, ale nawet z kurczakiem i z napisem wesołym świąt. Super. Czego to ludzie nie wymyślą? Ale fajna sprawa. Podoba mi się to. Dlaczego wędlina? Słuchajcie, jak myślicie? Dlaczego? To jest symbol baranka paschalnego. To jest taka trudna odpowiedź, ale którego zjedli Izraelici, kiedy wyszli z Egiptu. Słuchajcie.
Teraz poświęcę te wasze pochary, które tu przynieśliście. Za chwilę wypowiem taką specjalną modlitwę. Prosimy, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny, które dzisiaj przynieśliśmy. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed Lękowi śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej, dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś ludzi słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boże, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny bliskich gości, mogły się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.